Sprowadź te dwa ułamki do najmniejszego wspólnego mianownika. Najmniejszego wspólnego mianownika. Najmniejszy wspólny mianownik dwóch ułamków to po prostu najmniejsza wspólna wielokrotność ich mianowników. Sens tego jest taki, że jeśli sprowadzimy te dwa ułamki do wspólnego mianownika, będziemy mogli dodać je do siebie. Znajdźmy więc najmniejszy wspólny mianownik, czyli najmniejszą wspólną wielokrotność. Napiszę pełnymi słowami, bo skróty bywają dwuznaczne. Najmniejszy wspólny mianownik tych dwóch ułamków równa się najmniejsza wspólna wielokrotność ich mianowników, czyli liczb 8 i 6. Są dwie metody szukania wspólnego mianownika. Można po prostu wypisać kolejne wielokrotności 8 i 6. Spróbujmy. Wielokrotności 6 to 6, 12, 18, 24, 30 i tak dalej. Gdybym nie znalazł wśród nich wielokrotności 8, musiałbym wyliczyć kolejne. Natomiast wielokrotności 8 to 8, 16, 24, 25. Mamy już dobrą liczbę, ale kontynuujmy. 32 i tak dalej. Znaleźliśmy wspólną wielokrotność, która jest najmniejsza, bo są też inne wspólne wielokrotności, np. 48, 72 i tak dalej. Ale to jest najmniejsza wspólna wielokrotność, która w tym przypadku równa się 24. Druga metoda polega na rozłożeniu liczb na czynniki pierwsze. 6 to przecież 2 razy 3, zatem najmniejsza wspólna wielokrotność w swoim rozkładzie musi zawierać co najmniej 1 dwójkę i 1 trójkę. Natomiast 8 to 2 razy 4, a 4 to 2 razy 2. Najmniejsza wspólna wielokrotność musi więc mieć w swoim rozkładzie co najmniej 3 dwójki. Podzielność przez 6 wymaga zatem obecności dwójki i trójki. Zaś podzielność przez 8 wymaga obecności co najmniej trzech dwójek w iloczynie. Jedną dwójkę już tu mamy, więc musimy dopisać jeszcze dwie. Ta część zapewnia teraz podzielność przez 8, a ta część podzielność przez 6. Jeśli pomnożę 2 razy 2 razy 2 razy 3, otrzymam 24. Zatem najmniejsza wspólna wielokrotność 8 i 6, czyli nasz wspólny mianownik, to 24. Przekształćmy teraz oba te ułamki do mianownika 24. Zacznijmy od dwóch ósmych. Ma być on równy ileś dwudziestych czwartych. Aby nowy mianownik był równy 24, musimy pomnożyć stary mianownik przez 3. Nie chcemy zmienić wartości ułamka, musimy zatem pomnożyć licznik przez tę samą liczbę. Mnożymy więc licznik przez 3. 2 razy 3 równa się 6, zatem 2 ósme to tyle samo co 6 24. Napiszę to inaczej. Mamy nasze 2 ósme i mnożymy ten ułamek przez 3 trzecie, to daje 6 24. Te dwa ułamki są równoważne. Mają tę samą wartość, bo 3 trzecie to po prostu 1. Teraz zróbmy to samo z ułamkiem 5 szóstych. 5 szóstych równa się ileś dwudziestych czwartych. Napiszę to innym kolorem na niebiesko. Ileś dwudziestych czwartych. Aby otrzymać nowy mianownik ze starego, musimy go pomnożyć przez 4. Wartość ułamka ma się nie zmienić, więc przez tę samą liczbę mnożymy licznik. 5 razy 4 to 20. 5/6 równa się 20/24. I gotowe. Sprowadziliśmy oba ułamki do najmniejszego wspólnego mianownika. Gdybyśmy chcieli je dodać, wystarczy dodać liczniki. Nie będę tego robił, bo zadanie tego nie wymaga.